Tytuł kursu. Podstawy, elementy prawa administracyjnego. Moduł, akt prawny. Temat, budowa aktu prawnego. W Polsce zasady techniki prawodawczej uregulowane zostały w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 roku. Fakt ten zapobiega hipotetycznej sytuacji, w której ustawy i przepisy niezgodne z aktem wysokiej rangi, np. w przypadku konstytucyjnego uregulowania tych zasad, stawałyby się nieważne. Skutkowałoby to niemożnością wydania jakiejkolwiek ustawy, np. niezgodna z konstytucją byłaby ordynacja podatkowa. Zasady i reguły obowiązujące przy konstruowaniu aktów normatywnych nakazują tak skonstruować akt prawny, aby po pierwsze, wyczerpująco regulował sprawy należące do zakresu przedmiotowego i podmiotowego. Po drugie, zawierał jak najmniej wyjątków. Wyjątek – przepisy podatkowe. Po trzecie, nie wykraczał poza zakres przedmiotowy i podmiotowy. Po czwarte, zwięzłość, syntetyczność, brak dużej szczegółowości. I po piąte, wyrażony był w sposób zrozumiały. Akt prawny składa się z części artykułowanej i części nieartykułowanej. Część nieartykułowana składa się z 1. Tytuł nagłówek, 2. Preambuła i 3. Określenie podstawy prawnej. Tytuł nagłówek zawiera 1. Oznaczenie rodzaju aktu, 2. Datę ustawy, 3. Ogólne określenie przedmiotu. Stosuje się formę zapisu opisową, rozpoczynającą się przyimkiem O, pisanym małą literą, rzeczową, zaczynającą się od wyrazów, np. ustawa. Preambuła stanowi wstęp w aktach o szczególnie wzniosłym znaczeniu, np. w Konstytucji. Preambuła nie jest elementem obligatoryjnym, określa wartości, nawiązuje do tradycji, odwołuje się do ideologii. Spory toczone są w kwestii tego, czy preambuła może stanowić samoistną podstawę rozstrzygnięć prawnych. Wyróżnić możemy tu dwie koncepcje. Tradycyjną, preambuła nie może stanowić podstawy rozstrzygnięć prawnych, natomiast stanowi wskazówkę do interpretacji części artykułowanej. Aktywistyczną, zwolennikiem jej jest Lech Morawski, według której może ona stanowić podstawę rozstrzygnięć. Stanowisko to argumentowane jest rozstrzygnięciami Trybunału Konstytucyjnego, które często oparte są na normach niezapisanych. Według zwolenników w takim wypadku tym bardziej można oprzeć się na preambule. Kategorie przepisów w części artykułowanej. Przepisy merytoryczne, ogólne, określają zawartość ustawy i podstawowe założenia. Systematyzuje się je w grupy tematyczne i oznacza charakteryzującymi ich treść nazwami. 1.1.1 – zakres przedmiotowy. 1.1.2 – zakres podmiotowy. 1.1.3 – objaśnienie określeń, definicje legalne. 1.1.4 – zasady ogólne. Przykładowo, kodeks cywilny, kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilno-prawne, pełnoletność. Pełnoletnim jest osoba, która ukończyła lat 18. Przepisy ogólne pozwalają zmniejszyć objętość aktu. Zawierają normy ogólne do danej grupy, dzięki czemu nie muszą być one powtarzane w przepisach szczególnych. 1.2. Przepisy szczegółowe. Szczegółowo normują to, co nie zostało ujęte przepisami ogólnymi. Zamieszczane są w następującej kolejności. 1.2.1. Przepisy prawa materialnego. Regulują kto, w jakich okolicznościach, jak powinien się zachować. Z nich dekoduje się normy prawne. 1.2.2. Przepisy ustrojowe. Przepisy określające kompetencje, zadania i obowiązki organów, a także stopień nadzoru nad nimi. 1.2.3. Przepisy proceduralne określają sposób postępowania przed organami. 1.2.4. O odpowiedzialności karnej, zamieszczane wyłącznie, gdy spełnione są następujące warunki. Naruszenie przepisów ustawy nie kwalifikuje się jako naruszenie przepisów kodeksu karnego, kodeksu karnego skarbowego lub kodeksu wykroczeń. Czyn zagrożony karą jest związany z tekstem ustawy. 2. Przepisy zmieniające. W
wprowadzają zmiany w poprzedniej ustawie. Konieczne jest szczegółowe określenie zmienionych ustaw oraz twierdzenie, które przepisy zostają uchylone, zmienione lub zachowują dotychczasowe brzmienie. Typowe sformułowanie to otrzymuje brzmienie. 3. Przepisy przejściowe regulują wpływ nowej ustawy na stosunki powstałe pod działaniem ustaw dotychczasowych. Określają, czy nowe prawo wchodzi w życie od razu, czy prawo dotychczasowe jest przedłużane, czy zachowuje się uprawnienia i obowiązki wynikające z usuniętych przepisów. Gdy uchylamy ustawę, do której wydany był akt wykonawczy, to akt ten również traci moc. Można zachować czasowo w mocy akt wykonawczy tylko, jeżeli nie jest niezgodny z nową ustawą. 4. Przepisy dostosowujące określają sposób powołania po raz pierwszy organów tworzonych ustawą, sposób przekształcania organów, dostosowywania ich do nowej ustawy oraz sposób likwidacji organów znoszonych nową ustawą. 5. Przepisy końcowe. 5.1. Uchylające, inaczej zwane derogacyjnymi. Wymienia się w nich przepisy, które mają zostać uchylone. Wyróżniamy dwa rodzaje derogacji. 5.1.1. Derogacja wyraźna. Przepisy obowiązują, póki nie zostaną usunięte konkretnym aktem. Obowiązuje w Polsce. 5.1.2. Derogacja milcząca. Desuetudo. Usunięcie następuje, gdy akt nie jest stosowany. Przeciwieństwem jest consuetudo. Nabranie przez normę mocy sprawnej przez stosowanie jej. Na przykład prawo zwyczajowe. Typowe brzmienie tych przepisów traci moc ustawa. W przypadku uchylania kilku aktów wymieniamy je w kolejności, w jakiej zostały uchwalone. Gdy uchylane zostają tylko niektóre przepisy, wymieniamy je po kolei i szczegółowo. 5.2. O wejściu w życie. Określenie czasu wejścia ustawy w życie. Ustawa wchodzi w życie cała, nie poszczególne przepisy w różnych terminach. Obowiązuje tak zwane vacatio legis, czyli czas między ogłoszeniem ustawy a jej wejściem w życie. Jest to czas na zapoznanie się z ustawą. W przypadku braku przepisu o wejściu w życie, termin ten wynosi 14 dni od momentu ogłoszenia. Czasami w przypadku dużych aktów prawnych czas wejścia określa się w przepisach wprowadzających ustawy. 5.3. O wygaśnięciu mocy obowiązującej ustawy. Stosowane, gdy ustawa lub poszczególne jej przepisy mają obowiązywać w czasie lub do zdarzenia przyszłego. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.